Konfederacja, wolność i niepodległość. Szczęść Boże! 31 października 2023 roku podczas konferencji prasowej Konfederacji wraz z posłem Dobromirem Sośnierzem miałem przyjemność przedstawić Państwu zagrożenia płynące z procedowanego projektu regulacji unijnej dotyczącej chat control, czyli kontroli korespondencji naszych komunikatorach, proszę Państwa, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger, cokolwiek innego Państwo sobie na co dzień używacie. Bądźcie niespokojni, że Wielki Brat czuwa i ma wielkie chęci i wielkie pazury po to, żeby sięgnąć do naszych zasobów takiej tajemnicy, takiej głębokiej tajemnicy. Ja zwróciłem uwagę na paralelę związaną z lekturą pozycji George'a Orwella, rok 1984, gdzie niesamowity wizjoner George Orwell przewidział wszystko. Zmiana tylko następuje w wielkości ekranów, ponieważ on nie wiedział, że możemy sięgnąć do takich malutkich smartfonów i tam nasz wielki brat będzie nam podsuwał lub wyciągał to, czego od nas oczekuje i wręcz finalnie może nas profilować, czytając w zasadzie w naszych myślach. Wchodzimy w sytuację państwa unijnego, państwa policyjnego, super państwa, dlatego że uzbrojoną jednostką we władzę, którą chcą sięgnąć uniokraci, jest Europol, a więc Europejska Agencja Policyjna, do której Polska przystąpiła w 2004 roku. Europol jest agencją z siedzibą w holenderskiej Hadze i akurat Europol nie ma nad sobą organów konstytucyjnych państwa polskiego, a jednak może w myśl tych regulacji inwigilować każdego Polaka, co pisze, jakie informacje potrzebuje z internetu. My się temu stanowczo będziemy przeciwstawiać i Konfederacja ponawia w zasadzie swój postulat z projektu ustawy o ochronie prywatności w internecie. Tam zawarliśmy taką sentencję, że tylko w myśl za zgodą sądu można dokonywać pewnych ruchów w zakresie kontroli w internecie wpisywanych tam treści, natomiast tutaj takiej już klauzuli nie będzie i Europol będzie mógł w dowolny sposób dysponować naszą korespondencją. Zresztą można powiedzieć, że od ogółu do szczegółu, tak? Czyli narzędzia, które są skonfigurowane po to, żeby te nasze tajemnice wydobywać na światło dzienne, są bardzo ogólne, a więc każdy użytkownik internetu wszędzie i zawsze będzie mógł być sprawdzany w takim wąskim tylko celu, aby ewentualnie móc gdzieś zapobiegać pedofilii, bo to jest takie słowo klucz, takie słowo wytrych, aby móc nas wszystkich kontrolować, musimy to zrobić, ponieważ musimy walczyć z tą pedofilią. To jest oczywiście zasłona dymna, którą prezentowała pani Ylva Johansson ze Szwecji, również uniokratka, można powiedzieć. Także wchodzimy w świat wysokich technologii, wielkiego brata, wielkiej kontroli. Konfederacja, wolność i niepodległość.